No i to taka pastelowa piosenka dnia. Przypomnę, Grzegorz Turnę i Andrzej Sikorowski napisali ten utwór specjalnie dla polskiej akcji humanitarnej, a właściwie dla, a z okazji 20-lecia istnienia tej organizacji. Historia zatytułowana jest Uwaga, Uwaga. Śpiewają wszyscy z całej Polski i grają również Uwaga, Uwaga. I tak patrzę na ten ogromny skład. Nie ma tam Mietka Szcześniaka, ale jest z nami Mietek. No to dlaczego nie zaśpiewałeś? Wszędzie byś nie mogę. Ale cieszę się bardzo, bo bardzo piękna piosenka i gratuluję wszystkim moim kolegom z pracy. A teraz specjalnie w muzycznej jedynce Mietek Szcześniak. Już właściwie prawie, że świątecznie, ale tak nie do końca. Świątecznie, bo chciał opowiedzieć o pewnej piosence, którą chciał nam wszystkim dedykować. Tak, proszę Państwa, to jest mój prezent dla Państwa na święta, jeśli pozwolicie. To będzie taki przedświąteczny już prezent z Basią Trzeczyleską, dziewczyną z Jaworzna, ja, chłopak z Kalisza, że tak powiem. Spotkaliśmy się, żeby nagrać wielki przebój, który kiedyś wylansowała Vanessa Williams, a napisała między innymi When the World Man, z którą nagrałem całą płytę w zeszłym roku. When the World Man. Ale szkoda, że nie śpiewacie tego utworu po polsku. Nie myślałeś, żeby kiedyś zrobić polską wersję? No, jeżeli będzie taki pomysł, to z przyjemnością to powtórzę w polskiej wersji. Na razie nagrywaliśmy wersję oryginalną, ponieważ płyta powstawała w Stanach. Basia nagrywała to w Anglii, bo ona w swoim studiu nagrywa. Czyli się nie spotkaliście? Byliście tak... Spotkaliśmy się, bo nagraliśmy wspólnie dwie piosenki. Ja na jej płytę nagrałem piosenkę pod tytułem Wondering, a ona na moją to Save the Best for Last. No i cieszę się jej przyjaźnią. Naprawdę jest kapitalnym człowiekiem. Czyli wszystko, co najlepsze, to zostawiamy na koniec? To, co najlepsze, zostawiamy na koniec. Czasem w czerwcu pada śnieg, czasem to słońce krąży wokół księżyca. Zobaczyłem w swoich oczach pasję. To wszystko jest czasem wielką niespodzianką. Kiedy myślałem, że już nic nas nie czeka, okazało się, że się pojawiasz i to, co najlepsze, masz na koniec. Czysta poezja. Mietek Szcześniak i Basia. Basia Trzeczyleska. On, Mietek Szcześniak, ona, Basia Trzeczelewska. Fajny duet, fajny. Dzięki bardzo. Szkoda, że nie śpiewacie tego po polsku jednak. Chyba na stare lata upieram, że wszystko powinno być po polsku, ale ładnie tłumaczysz. Tak. Wiesz co, to się tak zdarzyło. Ja nigdy, nawet kiedy śpiewałem jazz, nie nagrywałem płyt po angielsku. To wyjątkowe zdarzenie, spotkanie z amerykańską producentką, cały proces wytwórczy, że tak powiem, był po angielsku. Tam nagrywaliśmy, dlatego tak zostało. To jest projekt. Tylko projekt. To nie jest oczywiście żaden zarzut, ale uważam, że już jest nas tak mało, że już musimy po polsku śpiewać, bo po angielsku to już wszyscy śpiewają. Musimy zaznaczyć swoją obecność. To jest jasne. To jest jedna płyta po angielsku, tak? Którą nagrałem. Tak. A to jeszcze, co jest lepsze od jednego duetu, już raz to powtarzałem, drugi duet? Ten drugi duet już będzie taki super zagraniczny, można tak powiedzieć. Super zagraniczny, ponieważ w drugim duecie będzie sama Wendy Waldman, która jest songwriterką, czyli pisacielką piosenek. Oni bardzo poważnie traktują ten zawód. No to są prawdziwe pieniądze, słuchaj. Piosenkarz jest i odchodzi, natomiast muzyka pozostaje i tekst. I tak. Można sięgnąć za 100 lat. Ona jest autorką i to taką cenioną naprawdę autorką w piosenek. I ty jesteś pod ogromnym jej wrażeniem? Wyrażeniem nawet. A oprócz tego jest wokalistką, nagrywa swoje płyty od wielu lat, mimo że nigdy nie była na pierwszym planie, jest kimś takim jak Grażyna Łobaszewska u nas. Powiedz to Grażynie Łobaszewskiej, że nie jest na pierwszym planie. Teraz jest absolutnie na pierwszym planie, wreszcie zasłużenie. No wiem, że ją gracie i bardzo dobrze, ponieważ jest daliśmy jej również nagrodę specjalną. I tak powinno być. I tak powinno być od zawsze, ponieważ królowa naprawdę jest jedna i jest nią Grażyna Łobaszewska. Mm-hmm. No to teraz zapowiadaj. Jeśli chodzi o Wendy Waldman, to spotkaliśmy się tych prawie 5 lat temu i usiedliśmy od razu do fortepianu. Była przy tym na dodatek kamera. Ona ledwo wysiadłszy z samolotu, od razu została jak niejako postawiona przed faktem dokonanym, że siada przy fortepianie i komponujemy. Otóż po to się spotkaliśmy, taki workshop. No i zaczęła grać, ja zacząłem śpiewać i ułożyła nam się jedna taka prosta, klasycyzująca piosenka z tego. Następnego dnia już mieliśmy ją zamkniętą, włącznie z tekstem. Nazywa się Never Be The Same. To pierwsza piosenka, która powstała w naszym spotkaniu. Nigdy nie będziesz taki sam. Jeśli chcesz
iść. Zaczekaj, jeśli chcesz wiedzieć, zaczekaj. To może wyglądać, że będzie trwało wiecznie, że to nie ma końca, ale wytrzymaj. Może to już dziś, może to jutro. Jeśli wytrzymasz jeszcze troszeczkę, w twoim sercu jest płomień i droga, która wzywa twoje imię, która zna twoje imię. Jeśli nie stracisz wiary, nigdy nie będziesz taki sam.